Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj taki vlog już trochę świąteczny, ponieważ Miki mi zasnął i chcę skleić kalendarze adwentowe, żeby nie było tak jak w tamtym roku, że po prostu już grudzień leci, a ja dopiero kończę kalendarz adwentowy. Także dzisiaj się właśnie tym zajmiemy. Na zewnątrz napadał śnieg, więc super taki klimat. Przynajmniej ja się w taki klimat wprawiłam. Trochę tak tutaj Wam dam kadru, żebyście i Wy ten klimat taki świąteczny poczuli. Dajcie znać, czy robicie kalendarze adwentowe, czy kupujecie gotowe. Ja zaczęłam to robić w tamtym roku i powiem Wam, że sprawiało mi to mega radość, gdy Krzyś i Mały otwierali te swoje niespodzianki, także w tym roku postanowiłam też je sama zrobić, tym bardziej, że postawiłam sobie poprzeczkę dość wysoko. Ja już zrobiłam sobie herbatkę, zaraz ją będę dokańczać razem z Wami, także zrobię sobie taką świąteczną herbatkę. Może Was też zainspiruje odpowiednio wcześniej, żebyście zdążyli z tym wszystkim. Także robimy herbatę i przechodzimy do kalendarzy. Święta, 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 święta. Że Wy też jesteście takimi świątecznymi frikami jak ja. Kocham ten okres. Holly hanging across the door, neighbors singing tales of yore. It's so close, hardly can wait, waking up on Christmas. Children dreaming without a care. 'Tis the season most everywhere, so come home. There's no better place, waking up on Christmas Day. Odpaliłam sobie w kominku. To jest coś, o czym marzyłam, słuchajcie. Mam tutaj przygotowaną sobie taką wstępną listę, tylko ja wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Mniej więcej muszę rozliczyć to na ilość okienek, czyli mamy 24 okienka, więc każde musi być zapełnione czymś. Potem są takie upychacze, dopychacze. I też muszę to jakoś obudować, bo w tamtym roku robiłam to na zasadzie takiej choinki, do której przyklejałam prezenty. W tym roku stwierdziłam, że Mikołajowi zrobię takie jakby domki, miasteczko z tych domków i on sobie będzie otwierał ten kalendarz. Zobaczymy, jak to się sprawdzi, czy to będzie ok, czy nie ok, czy kiedyś wrócę, po prostu przyjdę do pokoju i wszystkie domki będą pootwierane. Mam nadzieję, że się sprawdzi. To już zamówiłam wcześniej, więc potem Wam pokażę. Gotowi, gotowi. Zacznę sobie od Krzysia, bo tutaj wydaje mi się, że nad tym spędzę najwięcej czasu. Co roku mój mąż zawsze się cieszy. Skarpetki, majtki, te sprawy. No to tym wypełnię też trochę kalendarz adwentowy, będzie spoko. Mam nadzieję, że zamknął drzwi. Kochanie, zamknij se drzwi! Dobra, jesteśmy bezpieczni. On pracuje na górze, ma słuchawki, więc będzie cichosza. Dobra, szukamy dla niego. I słuchajcie, wejdę sobie na H&M, bo tutaj dużo rzeczy kupujemy zazwyczaj. I wejdę... Gdzie to jest bielizna? Zazwyczaj jestem z aplikacji, więc 3 za 2 skarpetki. Dobra, dobra, promocja jest, więc okej. O, i tu są różne kolorowe skarpetki. Kalendarz adwentowy Krzysia też uzupełnię o kosmetyki. I tutaj przy okazji Wam powiem, ponieważ no, zbliżamy się do końcówki listopada, zaczynamy powoli grudzień, więc czas, żeby myśleć o prezentach świątecznych, bo potem zacznie się ta przedświąteczna gorączka i powiem Wam, że wtedy znaleźć cokolwiek, żeby to też dotarło na czas, to jest makabra, więc polecam Wam po prostu wziąć sobie dzisiaj zeszyt i to jest zadanie dla Was. Wziąć sobie zeszyt, porozpisywać wszystkich, którym macie kupić prezenty, albo zrobić taki research, albo już wpisać sobie, co musicie kupić. Mniej więcej zrobicie sobie też taką listę cen, ile musicie na te prezenty przeznaczyć. I jeżeli ktoś ma coś, może Wam się przypomni, albo gdy usłyszycie, że coś komuś potrzeba, to szybko lecicie do zeszytu i wpisujecie to po prostu jako listę. Ja też tutaj mam już prezenty przygotowane, ale jeszcze, wiecie, jeszcze nie zrobiłam. No ale wracając do tych kosmetyków, teraz
jest ten sezon wyprzedażowy, bo listopad to jest taki bardzo wyprzedażowy miesiąc i tutaj chcę Wam pokazać, że jeżeli nie macie totalnie pomysłu na jakiś prezent, no to fajnie jest postawić na coś gotowego i na coś fajnego. I tutaj przychodzi nam naprzeciw drogeria Namera. I słuchajcie, wejdziemy sobie na drogerię Namera i pokażę Wam, co tutaj jest. Teraz na drogerii Namera są naprawdę duże promocje ze względu na Black Friday. I ja tutaj jeszcze mam dla Was kod rabatowy, który dodatkowo pomniejsza Wam ceny o 10% od tych cen już promocyjnych. Tutaj mamy mnóstwo właśnie takich zestawów świątecznych, ja tutaj mam taki dla Was przykładowy, ale zobaczcie, ile tego jest, tutaj widzicie w przebitce różne konfiguracje i różne marki. Mamy tutaj markę Fluff, mamy tutaj markę Nakomi, mamy tutaj markę Trust My Sister, więc o, zobaczcie, jakie zarąbiste ja tutaj mam. Zobaczcie, jakie oni mają rewelacyjne rzeczy do kąpieli. Mamy tutaj taki donut do kąpieli. One są też w różnych zapachach. Ten akurat jest o zapachu waty cukrowej. Zobaczcie, jak to rewelacyjnie wygląda. No po prostu hit. To jest czekolada do kąpieli. Tutaj mam akurat o zapachu truskawki i białej czekolady. I powiem Wam, że normalnie to jest motywatorem do zrobienia łazienki. Tak bardzo chciałabym wannę, ale na ten moment będzie wykorzystywać czekoladę do kąpieli mój syn. Zrobimy taki przegląd. Te czekolady do kąpieli są w mega różnych zapachach, na przykład świąteczne. Tutaj mam na przykład o zapachu cynamonowej bułeczki. Kocham cynamonowe bułeczki. Ja Wam zostawiam tutaj link do drogerii Namera, bo kosmetyki tam, które są, ja korzystam cały czas na bieżąco. Uwielbiam markę Fluff. Dobra, ja tutaj Wam szybciutko pokażę, co ja tutaj mam. I tutaj mam znakomy krem z ceramidami. To jest krem, który jest dla skóry zmęczonej i suchej. On nie uczula. Ja jeszcze raz przypominam o rabacie, jest to BW Enjoy 10 i on pomniejsza o 10% już wyprzedażowe produkty. Ten rabat łączy się z innymi promocjami, więc warto z tego skorzystać. To bardzo ważne, ten kod rabatowy obowiązuje tylko od 21 listopada do 23 listopada, więc korzystajcie szybko. No nie trwa on długo, a warto byłoby sobie go wykorzystać, jeżeli już robicie prezenty świąteczne, bo potem przed świętami już takiego rabatu fajnego nie będzie i będziecie musieli kupić w wyższej cenie, tej regularnej na przykład, no nie? Jeżeli chcecie kupić stacjonarnie, to produkty są w Rossmanie dostępne, więc tam możecie kupić, no ale wiadomo, bez tego mojego rabatu. Chwila przerwy, chłopaki głodne, więc robię obiad. Dlaczego dzisiaj ja robię obiad? Ponieważ ja jestem mistrzynią obiadu z niczego, a czyścimy lodówkę, bo mamy aktualnie w planach nieco inne jedzenie. Zobaczymy, czy się nie zdecydujemy w tym roku też na dietę pudełkową, także nie chcę nic nowego kupować, bo chcę wyczyścić to, co mam w lodówce i zamrażarce, żeby to po prostu wykorzystywać. I dzisiaj będziemy mieć, nie wiem, spaghetti z brukselkami. Nie mam pojęcia, co ja mam z tego zrobić. Natomiast no... Tego nie dawaj. Co? Ja tego nie lubię, nie musisz tego. Co z tym zrobię? No nie wiem, no ostatnio, żeś jadł. Jadłem to? Tak. Co ty, kochanie, o tym myślisz, o diecie pudełkowej? Myślę, że to będzie najlepsze wyjście w naszej aktualnej sytuacji, czyli w takiej, w której się z niczym nie wyrabiamy. Mamy... Wczoraj zaczęliśmy pracować o godzinie 7, pół do 8, a skończyliśmy o godzinie 22. Coś takiego. To nie był koniec na zasadzie, że o, dzisiaj mamy już wszystko zrobione. Nie, siedzielibyśmy jeszcze kolejne 6 godzin. A obiad zrobimy później. Wszystko nam spada w tym domu! Co jest nie tak? Dzisiaj spadła tablica, teraz spada to, chwilę temu wyleciał mi aparat z ręki. Mówię, że czyszczę lodówkę, a tam Myślałem, że drożdże dajesz jeszcze do tego spaghetti. Dzień dobry, dzień kolejny. Słuchajcie, wczoraj już nie byłam, nie miałam kiedy nagrywać. Dzisiaj, jak widzicie, zrobiłam sobie makijaż z kosmetykami z kalendarza adwentowego Zakrzona. Jeżeli ktoś nie widział, to tutaj dodaję Wam link. Baw konfetti! Baw konfetti? Nigdy nie widziałam. Aż to się w wodzie rozpuszcza? Zobaczcie. Takie gwiazdki?
Tak, rozpuszcza się, bo to mydło! Do otwierania tego kalendarza i ten makijaż pojawi się na dniach na drugim kanale, więc was serdecznie odsyłam. Krzyś pojechał, bo ma parę załatwień. Mikołaj śpi, także ja zawsze nagrywam w takim czasie, jak Miki śpi. I zabieram się za kończenie tego kalendarza adwentowego. Dzwonił mi kurier, że zaraz ma przyjechać. Część już rzeczy. Krzyś odebrał mi z paczkomatu rzeczy dla małego, także... muszę zczyścić kartę, bo już nie mam tutaj miejsca, a tyle bym wam chciała powiedzieć. Paczka już jest, także pokażę wam, co jest w środeczku. W paczce miałam Made in Lab i to są perfumy, których mi brakowało, bo robię dla was taki przegląd. Staram się przypomnieć sobie, gdzie ja dałam te domki, o których wam mówiłam wczoraj, właściwie chwilę temu, ale mam takiego ząka w umyśle, że szok. Silent night. I only have one wish for that shooting star. Holy night. Mikuś się obudził, idziemy po syna mojego małego. Love so I can hold their hand while we're ice skating around the trees in Central Park. Kiss them under the mistletoe. Oh, I want a Christmas kind of spark. Santa Claus, do you know if you this arrow straight to my heart. I wanna fall in love this Christmas. Normalnie tak to jest. Zawsze jak się coś zaplanuje, to wychodzi właśnie tak. Także teraz grzejemy jedzenie dla Mikołaja. Będę mu dawała jeść, on się będzie bawił i może w międzyczasie coś ogarnę. A dlaczego dalej nie szczeka, to nikt tego nie wie. Czyżby tata przyjechał? Ale tu jest, widzę. Tata przyjechał? Mama jest tutaj. Do 16 trzeba to ogarnąć. Ale do teraz przyszedłeś, to już wszystko się ogarnie. Dzień dobry. Tam pita się mój mąż. Nie ma problemu. Krzyś właśnie myje kominek, ale chcę powiedzieć, Krzyś może to słyszeć, skończyłam kalendarze adwentowe, teraz czekam, aż wszystko przyjdzie i będziemy pakować. Ale obiecałam wam, że pokażę wam, jak wyglądają te domki, także idziemy do kalendarza adwentowego, idziemy na górę i zobaczymy sobie, pokażę wam, co mnie niepokoi. Także idziemy na górę. Mamy tutaj 24 takie domki. O, jak widzicie, tak to mniej więcej wygląda. No i musimy je sobie poskładać samemu, pokleić.
No i mamy, wiecie, gotowe domki do zapakowania prezentów. I wyjmę wam, pokażę wam, jak one wyglądają. Wygląda to tak i powiem wam, że prezentuje się to naprawdę bardzo ładnie. Z tym, że ta kartka to jest taki zwykły blok techniczny i boję się, że te domki będą się mi wyginały na każdą stronę, bo to widzicie, to jest bardzo takie delikatne. Dobrze, że chociaż techniczny, a nie zwykły rysunkowy. Może wycinimy jeden, posklejajmy go i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Silent night. I only have one wish for the shooting star. Nie mogło to tak być dostarczone. Teraz to musimy posklejać, poskładać właściwie. Zobaczymy też, jaka jest wielkość tych domków. Musimy przeciąć. Jestem przerażony, przerażona jestem ilością pracy, która mnie czeka, żeby poskładać mikroskopijne domeczki. Boję się, że te domki będą wyglądały gorzej przez czynnik ludzki, jakim jest moje składanie, nie? Ostatni raz takie manualne rzeczy robiłam chyba w podstawówce. Nie, przez moją pracę robiłam je niedawno. Klej! O kurde, tego miałam nie kleić. Nie wiem, to z taśmą skleiła, powiem wam. Wszystko mi się to rozwala. Pokleiłam tam, gdzie pokleić nie powinnam. Szminką to umazałam. Nie mam pojęcia, jakim sposobem, nie? Jakim sposobem ja uwaliłam to szminką. Całość składania tego maleństwa zajęła mi 15 minut. Razy 24 domki. Za dużo. Zaczekam na ten następny. Okej, ja lecę dalej z tematem kolejnego vloga, a my widzimy się już jutro, także do zobaczenia o tej samej porze tutaj na kanale. Będę miała dla was super przegląd pewien, takimi moimi zmysłami, ale co to będzie, to dowiecie się jutro.